Hejho, witajcie w Cyfry 5, Arabia, reset cywilizacji, boski poziom trudności, skąpa w surowce mapa i najprawdopodobniej to będzie ostatni albo przedostatni odcinek, bo chyba to przegramy. Nie wydaje mi się, żebym zdążył zrealizować plan, który polega na tym, żeby zarzucić Greka atomówkami. On wcześniej wygra, także już niedługo wygra. Co ciekawe, tutaj mam jedno tylko źródło uranu. W sensie jeden surowiec jest. Jedna sztuka w źródle. I tak sobie myślę, że chyba takiego nie miałem. No ale to właśnie skąpe w surowce mapa. Ciekawe. Zwykle to było minimum 2. Tak mi się wydaje. Także możemy tutaj przejść. Kliknąć sobie. Zobaczyć tę Grecję. O, w tym momencie pokazuje 10 tur. No to już niedługo nie zdążę. A będzie za moment jeszcze gorzej, bo w Atenach robi o wieżę. Która tak, no właśnie, zapewnia darmową wieżę transmisyjną we wszystkich miastach. Jeszcze zwiększa mu populację, zwiększa mu zadowolenie. Proste turystyki nie daje, ale coś tam da, tak czy siak. Jako cudy świata. Także on to wygra i to w tym odcinku niestety. Będziemy widzieć smutny ekran śmierci. I nie wiem, czy będę grał drugi raz. Pewnie nie będę mógł się powstrzymać. Odwal się wymyśliła. Chociaż też tak myślę. Ciągle o tej innej grze. No bo korcą mnie te przegrane partie. Oj, patrzcie, mógłbym tu parować, gdyby kurczę zajęło. Zajęła ona. Ona Dydona, no Zanzibar zbity. No atakował w tym momencie, to nie będę Greka, bo zrzuci na mnie atomówki, także to bez sensu oczywiście. Się mija z celem, a Mekkę mam na froncie. Jak wiemy, bo wojnę z Grecją toczyłem przez, nie wiem, połowę tej gry, jak nie więcej. Wyznacz delegatów, fundusze na naukę. To jest dobre, to bierzemy. O, uchylenie. O, ty cwaniaczku. Tu nie, tu tak. Tak czy siak porażka nadchodzi. Nie ma co tam się oszukiwać. No weź to przejmij, Dydonka. To ja wtedy biorę Zanzibar i zawieram pokój z Dydoną. I Zanzibar zostaje mój. Potem by go trzeba oczywiście obronić jakoś przed Grekiem. Mało prawdopodobne się to wydaje. Ale... plan by się udało zrealizować i to jest fajne. O, no, no nawet sobie radzi jako tako, coś tam strzela. Poszła w te samoloty jako tako szybko. Tak myślę, czy w tej grze wyjątkowo... No tak, z uwagi na to, że Grek tak się rozwinął, to lepiej było chyba iść górą drzewka, pominąć artylerię. Tak sobie myślę. Bo niewiele podbiłem w epoce artylerii. No oczywiście podbiłem Teby. No niemniej... myślę już, jakbym grał kolejną partię. No trochę inaczej by trzeba było. Miasta pewnie bym założył tak jak założyłem, bo miejsca zbyt wiele nie ma. Nie wiem, czy lepiej by było atakować Rzym i próbować go podbić przez te wertepy, co byłoby bardzo trudne. Czy szybciej skupić się na podboju tych miast państw. Panamy, Lawenty, Hongkongu, Egipt nawet potem, trochę później. Niech się rozwinie, lepszy byśmy wzięli. No nie wiem. Dość specyficzna gierka, szanowni państwo. Ale głównie z uwagi na Greka, który się niesamowicie rozwinął ze względu na balans gry, który jest pod pewnymi względami zrypany i Grek z tą swoją cechą, która sprawia, że dość łatwo zdobywa wpływy w miastach, państwach, no daje mu ogromną przewagę. I on, mając te wszystkie bonusy z miast, państw, no zrobił masakrę. Masakrę. No, czyli to nie przeszło i tamto nie przeszło, czyli dobrze wyszło. Czekajcie, zerknijmy, o co tu chodzi. Nie zostało przyjęte uchylenie i dobrze. I to też nie zostało. O, ale Grecja, no oczywiście ma te wszystkie, ona tutaj rządzi. No to jest przegięte. Mówię oczywiście o tym. No dajcie, że spokój. Dajcie, że spokój. A, no trudno.
Dobra, wezmę tutaj, kliknę cokolwiek. Embargo miast państw, igrzyska międzynarodowe, to pomoże Grekowi. Jeszcze raz mogę wziąć to? Mogę wziąć, ale to się już nie przegłosuje. I tak się nic nie przegłosuje, czego nie będzie chciał Greko, tak powiedzmy. Nie ma co już kombinować chyba. O, rozbija się, dobrze. 3. Może być. To już marionetka będzie, nie będę kombinował. A dawaj tym szyby. I zobaczmy, czy już się z życiem żegnamy. 8 tur. No, żegnamy się. Dobra, to ja klikam, żeby zobaczyć ten ekran śmierci, ładnie się pożegnać. No i chyba się skuszę. Choć ciągle myślę, która to była partia. Holandią? Chyba Holandią. Też taka strasznie ciasna mapa. Tam z Portugalią sąsiadowałem, Niemcami, Francję miałem na południu, a wygrała Anglia, z tego co pamiętam. Tam to też mnie korci zagrać raz jeszcze. Kurczę, no nie wiem, no. Pewnie wrócę i do tamtego. I to też może spróbuję, no tak szybko początek rozegram. Jak będzie lepiej, to będę grał dalej, jak nie, to nie. Oczywiście nagram z tego skrót potem. Tylko to będzie 20 godzin grania, a skrót 2 odcinki, czy tam 3. Ale chyba nie wytrzymam i będę musiał. No i gdzie te atomówki żeś zabrał? A może zrzucił? No nie widać, żeby zrzucił. Zobaczmy, czy będzie miał uran goły. Nie, no nie ma, czyli ma te atomówki. Widać zresztą po jego punktach, jak skubany się rozwinął. No dobra. Chociaż złotej ery to ja już nie zdobędę, mi się wydaje. No, są te czołgi. Weź, że zgarni ten Zanzibar. Czeka tutaj mój ziomuś na koniku, by ten Zanzibar zdobyć. No, jeśli on zabierze te atomówki gdzieś daleko, to nawet z mojego planu niewiele by wyszło wtedy. Planu bombardowania atomowego Greka. No, teraz się obudził. No i już zbudował. Dobra, za chwilę finito. Klikam to już. Niestety. Niestety będzie porażka. O, wanie lecą, gonią. Przechwytują. I znowu. I ciach. One są słabsze, no bo to myśliwce normalne, a nie te dwupłatowe, by tutaj sobie jeszcze poradziły z tym bomberem. Ale takie to niewiele mu zrobi. O, teraz myśliwce, takie właśnie. Ładny zasięg mają skubańce jedne. Boty to kurde... oszukują. Chociaż tutaj awanse oczywiście wchodzą w grę, ale... jakieś duże naprawdę te odległości. Bombowiec... i płaty ciągle i te bombowce z pierwszej wojny, no dramat. Ej, czyżby stracił to miasto Aszur, które tu było? Może tak być. No, nie mówcie, że tyle będziemy tych nalotów oglądali, dajcie spokój. To już finał. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Tak podejrzewam. Złota nie będzie brakowało, będę sobie mógł artylerię przezbroić do artylerii rakietowej i wszystko byłoby fajnie, gdyby czas nie uciekał. A ucieka. Ale tak myślę, że jedno co na pewno bym zrobił, to poszedł górą drzewka z uwagi na rozwój Greka. Zwykle ta artyleria daje mi przewagę, bo to jest czasy podbojów. Ale w tej partii niewiele podbiłem, więc no, odpuściłbym.
A dobra, niech się zrobię już te jednostki. 31 złota, projekt Manhattan. Twoja delegacja. No wiemy, wiedzieliśmy, że się wkurzy. Wiadomo było. Tyle, że to nie ma znaczenia, bo on to wygra. Już za chwilę. No, ale przynajmniej sobie zacznę może tę atomówkę robić. Miło by było, jakby na koniec udało się za 5 tur. Nie wybroni się. W niej była nadzieja, ale nie wiem. No widzimy, jak on ma turystykę. No mnie to już tu tak pojechał, że masakra. Asyrię zresztą też. Dramat. Wieża. No to już nam niewiele da. Ale kurde, możemy. No, w braku lat. A dobra, niech się robi. Niech się robi. O, jeszcze sobie meczet chyba zdążę gdzieś kupić. No, akcent na koniec. Dawajcie ten Zanzibar, sobie zdobędę. Oho, ho, szanowni państwo, idealny... Jeden z idealnych warunków kontynuowania tej gry został spełniony. Chyba wszystkie atomówki Grek wziął do miasta jednego. Ma tam też myśliwce, jak widzimy. Bombowce. Także jakbym rypnął, to bym pozamiatał. Dobra, weźmy sobie... A nie, nie mamy teraz jedna tura. Dobra, to w przyszłej może, panie kolego. Idź sobie stąd wyjść. Ty tutaj mi szybciutko to napraw. O, jakbym rypnął i takie zniszczył, to by było piękne. Ale już nie zdążę. No jeszcze się rozstawił, ale bym w to rypnął. Nie no, screen na zakończenie. Taki muszę zrobić. Absolutnie. Jakby trochę inaczej się to wszystko poukładało, to... To jest cel absolutnie genialny. Absolutnie genialny, szanowni państwo. Piękny, przepiękny. Pyk. Pyk. Zapowiemy porażkę tym sposobem. Ukradli mi coś, niedobrze. Pyk, pyk. Pyk i pyk. I teraz, szanowni państwo, 8 tur. Strasznie długo. Co oczywiście znaczenia nie ma, bo za 2 przegrywamy. O. Ach, napiszmy ten traktat jeszcze. Napiszmy i żegnajmy się powoli z życiem. O, fajne pole, bardzo fajne pole. Moglibyśmy tutaj wziąć o to oczywiście stąd. Bardzo ładnie. Ile tu się robi ta atomówka? 10. Od biedy mogłaby być. I takimi 3 byśmy rypnęli. I zamietli. No to się jednak już nie wydarzy. Nie wydarzy, bo będziemy za chwilę ekran śmierci oglądali. No nie idę tutaj tego naprawiać, bo... Ciągle mam tę wojnę. No weźże zdobądź ten Zanzibar. Jakimś takim czołgiem stąd, tak sobie pomknie, zdobędzie, ten sobie jeszcze odbił. Miło by było. Mieć taki finał. No to powinienem wypierniczyć, ale też już chyba się nie będę z tym bawił. Trochę nie ma co tu robić, w gruncie rzeczy. To by trzeba było ogarnąć kiedyś. Dobra, pójdę już to. Nie będę cudował. Idziemy zrobić jeszcze punkt handlowy. Teoretycznie. Zaczniemy robić punkt handlowy. Może tak. Tak, czyli on tu musiał podbić to miasto, które tu było Ashura. No chyba, że to nigdy nie było Ashura. Smutne jest też to, że całej mapy nie zobaczyliśmy. Więc muszę zagrać raz jeszcze. I coś pewnie z tego dogram. Choć ta gra, z uwagi na właśnie Greka, no w kolejnej partii też będzie niezbalansowana, no.
To już chyba z tym Aztekiem w poprzedniej z Zulusami mogło być łatwiej. Pod pewnymi względami. On też się ładnie rozwinął, ale głównie na bazie podbojów. A ten tutaj na bazie tych sojuszy z miastami i państwami. Podboje trochę łatwiej skontrować. Własnymi podbojami na przykład. A tutaj jak ja mam skontrować miasta państwa? No nie jestem w stanie ich kupić. Nawet jednego nie jestem w stanie przekupić, a co dopiero takiej listy. No, to mnie lubi troszeczkę. To może to bym jedno przekupił. Na 10 tur góra, 5. No, Greg by szybko odbił. Czyli to jest zabawa bezsensowna, taka rywalizacja o te miasta państwa. Syzyfowa praca normalnie. Także najmniejszego sensu to nie ma. Tutaj paremkę nad tą rzeczką. Zdecydowanie. Ludek będzie za 15, no to byśmy coś tam poprzestawiali pewnie. Usuń tę drogę. O, nie dam rady kupić meczetu przecież. 600 kosztuje. 800 już, weszliśmy w nową epokę. No dobra, czyli żegnamy się z życiem. Inaczej, żyć to my dalej będziemy. Żegnamy się z grą. Ze zwycięstwem. Porażka właśnie nadchodzi. Tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie. Nie no, raczej tak. Dawaj, dawaj. Już chcę zobaczyć ten ekran. No, dobrze. Znaczy źle, ale dobrze. Już smutno tak się klika. No. Twój lud jednak nie rozpacza. 13 punktów procentowych nie wyprzedził. No pierdzielony. Masakra. Nie dobiłem nawet do połowy armii. Jestem najgorszy. Ląd trzeci. Ta Kartagina ma trochę tego. PKB trzeci. No, czyli Kartagina tutaj weszła na miejsce numer 2. Ale gdyby gra inaczej się potoczyła, no to Kartaginę bym podbił. No, ale to bym, jakbym to zrobił w tej grze, tak jak planowałem, czyli te dwa odcinki temu, to byśmy przegrali jeszcze szybciej. Jeszcze kilka tur wcześniej. I byłoby więcej bezsensownego klikania. No i patrzcie, nawet tych punktów naciupałem sporo. Mimo to porażka. Jest, widzimy mapę tutaj. Tak i patrzcie. Taki bardzo ten kontynent. Ja owal wziąłem? Co ja wziąłem? To wygląda jak ten owal. Taki cypelek ma tutaj. Zasadniczo wydaje się, że Grek nie ma jakiegoś dobrego terytorium. To są pustynie. Lol. No każdy w zasadzie na takich pustyniach trochę startuje. No za wyjątkiem nie, mimo tego, że gram Arabią. Powinienem mieć też niedaleko pustynię. A miałem bardziej równiny. Ale patrzcie, jak on tu poleciał, Grek, z tymi miastami. Masakrycznie. Ojejku, kolejny. To on też nas spamował tego. No, tu Pers już szybciutko. To miasto nabruździło. I to miasto sprawiło, że ten Rzym tak szybko padł, bo został otoczony. O, tu Rzym zrypał. Zanzibar, co podbił to miasto rzymskie, to też było niezłe. Smutek. Wielki smutek. Jeśli chodzi o jakiś taki potencjał miejski. O, podbija. I pewnie tamto też podbił. No to gra wydawała się wyrównana. No tyle, że przewaga Greka polegała, po raz kolejny to powtórzę, na tych miastach państwach. Nawet boty nie były w stanie z nim rywalizować. Bo jakby były, no to byłoby trochę lepiej. Ach, naprawdę. Trochę lepiej, a nawet bym rzekł, że znacznie lepiej.
bo po prostu podzieliliby się tymi bonusami. Można by tu coś pocudować. Moja najlepsza artyleria. Ta. 360. O, piękna, piękna. Jednak to Aleksander wygrywa grę. Ładne miasta nawet. Pod niektórymi względami nie było dramatu. Pod innymi jednak był straszny. Nie wiem, no nie obiecuję oczywiście, że zagram teraz jeszcze, choć korci mnie. Może poklikam, może nie. Długi weekend nadchodzi. To mnie będzie korcić, jak będę miał trochę wolnego. No zawsze korci. Wellington. No dziwnie ta mapa wygląda. Czy ja wziąłem naprawdę owal? Zwykła. A no tak, owal wziąłem, dobra. Czyli wszystko się zgadza i miał być owal, jest owal. Nie tak jak kurczę w Civ 6, że biorę Pangea, a mam fraktal. Biorę fraktal, a mam kontynenty. I jakieś tam inne cuda, cudawianki. Tyle. Dziękuję za całą serię. Dziękuję za oglądanie. Wszystkie lajki, komentarze. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.